Czekaj, no prostytutki wypadały z okien hotelu sejmowego, to powiedział Jarosław Kaczyński, no chyba tak. Tak. Pierwsza teoria, najmniej prawdopodobna, to jest taka, że Matecki nie kłamie. Że on naprawdę wyszedł o 3:30 zrobić sobie zdjęcie pięknego wschodu słońca. Ja zaczynam być jakimś zwolennikiem teorii spiskowej, że to jest też drugie dno, że oni dali tego Masarelka, żeby tutaj na mądrego wyglądał. Patrząc na Dudę i na niego, to on jeszcze dociągał tym swoim debilizmem do tego, że on mógłby być kandydatem prawicy. Mi się podobają po prostu memy z Batmanem, bo on stoi taki. No piękne jest. Zaczynamy. Dzień dobry. Witamy serdecznie Państwa. Dzień dobry, witamy serdecznie Państwa i na wstępie prosimy o wszelkie reakcje pod filmem, czyli subskrypcje, lajkowanie, komentarze, które pomogą w zasięgach tego filmu. A ja, człowieku, po prostu leżę i kwiczę. Ja nie wiem, jakiś mam kryzys dzisiaj, bo kurna mnie to wszystko boli bardziej niż tydzień temu. On ma jakiś cios Shaolin, ten kurwa piłkarz. Ma jakiś cios Shaolin taki opóźniony. Pokażę tu nogę. Specjalnie mam spodenki, żeby nie być w gaciach. Tak, tutaj to jeszcze, ale patrz tu, co się dzieje. O Matko Boska, weź przyznaj się, że żeś pochlał gdzieś i se nogę jeszcze zepchnąłeś po Cała prostu. noga, jak noga u słonia, cała spuchnięta, sina, kurwa. Ta gula dalej tutaj, nie wiem, czy tego widać, czy nie widać. O, patrz. To jest Ma, gula, bo widać, no widać gulę. jest taki krwiak, to mi kurwa tu ścieka, to jest wszystko sine. Człowieku, boli mnie to tak, że nie mogę stanąć. Ręka połamana, idźcie wy z tymi piłkarzami. Jeszcze tu grają teraz mi w telewizji. Nie lubię ich. Widok. Ale wiesz co, powiem ci, że dzisiaj słuchałem tego podcastu z Wojewódzki Kędzierski Workiem wojewódzki kędzierski. i mówili o tobie. Wiem. Mówili, i powiem ci, że mówili dłużej o tobie w podcaście niż twoja Kiedy walka walczyłem. trwała. Tak, dokładnie. Nawet Także mi nie wiesz. mówili źle. Nie, mówili nawet dobrze i długo, no wiesz. Także. Duma mnie rozpiera, słucham, no Wiem, bo Korena mi znam. paru widzów mi podosłało, bo jednak wojewódzki to już jest persona i jest persona i to jest to jakiś tam w pewnym sensie mój idol i duża osoba medialna i tam coś tam właśnie gadali sobie. No tak, to ci powiem, że kurde, ale jeszcze a propos Wojewódzkiego, jestem w ciężkim szoku, bo faktycznie to jest osoba, która jest no, bardzo medialna, persona telewizji i tak dalej. I powiem ci, że jak byłem w Gdyni parę dni temu, poszliśmy z żoną, z moją żoną, poszliśmy do tych niewinnych czarodziei w Gdyni, czyli jego restauracji. I wiesz, zrobiłem posta na moim Instagramie, gdzie Stanowski mówi, że to chuj nie Instagram, co nie, te 2,5 tysiąca, teraz już prawie 3, panie Stan. Nie, to nie Stanowski, to ten, to kto inny mówi, dobra, nieważne. I wyobraź sobie, że Wojewódzki do mnie odpisał na Instagramie. Nie wiem, czy tam Co? ludzie, czy. Znaczy, że dziękuję za ten, za wstawienie filmiku. No, ja tak patrzę, mówię, o ty. O, No. widzisz? I Można? byłem w szoku, że wiesz, no człowiek, który tam, nie wiem, Dla półtora niego nie miliona czy jesteś dwa takim miliony. trolem jak dla Stanowskiego. No właśnie tak, masz rację, no nie Trochę się chyba jestem. różni to. Trochę się różnią No to klasy. trochę się różnią klasy. No dobra, a propos klasy, to wróćmy do klasy politycznej. I no, ja muszę od tego zacząć, bo to mi przypomniało takie moje czasy, kiedy ja też tam byłem w tym miejscu, gdzie pan Matecki, w tym hotelu sejmowym, i ja znam ten dach. Naprawdę znam ten dach, powiem ci szczerze, bo dosłownie. Masz zdjęcie ze wschodu słońca? No właśnie, i teraz powiem ci tak, ja mam trzy teorie, jeżeli chodzi o pana Mateckiego i jego nocne spacery po dachu. Pierwsza teoria, która jest najbardziej nieprawdopodobna, ale zacznę od niej, Jakbyś bo był na ją bardzo. środku i to zasłaniał światło, to będzie ładniej, bo jak się odchylasz, to jest taki łuna jest, o, nieładnie. O Dobrze, tak, dobrze. no To się ładnie. nie będę się gibał, nie będę się gibał jak gibon, ty, nie? Nie, Znaczy, jak, dobra. więc pierwsza teoria, najmniej prawdopodobna, to jest taka, że Matecki nie kłamie. Że on naprawdę wyszedł o 3:30 zrobić sobie zdjęcie pięknego wschodu słońca. I on nie kłamie. I to jest trudne do uwierzenia, że on nie kłamie, bo oni co do zasady kłamią. Oni nawet jak kłamią, to kłamią, że kłamią, co nie? Żeby była jasność. Druga opcja, której się ja bardzo po rozmowie z dwoma osobami, które dalej tam są jeszcze w tym hotelu sejmowym i znają te układy pokoi Mateckiego i tam skąd wychodził, to jest taka teoria, że on wychodził od pani, do której partner po prostu przyjechał w nocy i on spierdalał. I to jest taka teoria, że, no wiesz, ciężko ci zejść
po oknie, po prześcieradle, co nie kojarzysz tę sytuację, że kochanek ucieka po prześcieradle, kiedy masz taras. No więc on wybiegł na ten taras i sobie szedł tam schodami takimi technicznymi, strażackimi, szedł sobie do miejsca, w które miał wejść po prostu do czyjegoś innego pokoju, żeby go tam nie przydybali. No i trzecia teoria, taka no, bardzo trochę naciągana, ale też patrząc na pisowców może być prawdziwa, no po prostu chłop chciał popełnić samobójstwo, bo wiedział, że już za nim idzie Bodnar i cała ekipa, co nie? Nie, no trzecia to jest oczywiście bajka, ale druga, nie wiem, wiesz co, ja jak usłyszałem o tym wydarzeniu, usłyszałem, że to on, no to w ogóle, nie, to jest nie do wiary. To kto mógłby chodzić po taku jak nie Matecki, ale wiesz co, ale później, nie wiem, to jakoś, może jestem naiwny i głupi, ale kupuję tego tłumaczenia. Z takim idiotą, że mógł wyjść zobaczyć ten schód, no bo, dobra, ale teraz tak, teoria numer dwa, po pierwsze, czy chcesz pozew? Ale Dobra. jaki pozew? O co pozew? Ja Dobra, mam ale w jeżeli nosie. była teoria numer dwa, to ja tu widzę takie logiczne dziury. To znaczy, on podobno wyszedł z tego samego okna i tego samego wrócił. Nie, właśnie, że nie. Przechadzał się przed schodami technicznymi, znaczy nie schodami, tylko takimi tymi przejściem technicznym z jednego tarasu na drugi i wyszedł jednym oknem, a ponoć wracał drugim oknem. Aha, no bo mówi, wyszedłem z pokoju i wróciłem do pokoju i zrobiłem zdjęcie. Zgadza się, wyszedłem z Tylko nie ze pokoju swoim. i dokładnie z pokoju A do pokoju B. Więc Aha. wiesz, Czyli po dobra, no nie, drugie. no to jeżeli on wyszedł z pokoju A, a do pokoju B, jeżeli jesteś tego pewien, i tak jest To na pewno. takie są informacje Nie odchyla ich chyba ta lampa. z wiejskiej, z ulicy Dobra, Wiejskiej. ale Takie mam jeżeli tak informacje. jest, że już abstrahując, czy tam była pani, czy ktokolwiek, czy A jak ten mógł być pan, mógł być kolega, no. europoseł Fideszu po tej rynnie w Brukseli. Więc to abstrahując od tego, jeżeli jest, on faktycznie bierze z pokoju A do pokoju B, no to kłamie, tak? No bo to nie jest w takim razie wyjście po zrobienie zdjęcia na zachód słońca, bo on po prostu przemieścił się z punktu A do B, a nie wyszedł na spacer z punktu A do A. No to on już kłamie, jeżeli to jest prawda. Po drugie, pamiętaj jeszcze jedną rzecz, że na pierwszym wywiadzie, jak go przyłapali, jak się już dowiedzieli dziennikarze, że to Matecki, to im powiedział, że to była 6 rano. Tak. Po czym wyszedł Hołownia i mówi, że to była 3:30. Matecki mówi, że nikt go nie wysyłał do pokoju, bo on sobie wyszedł, zrobił zdjęcie i wrócił. A wychodzi Straż Marszałkowska i mówi, no hola, hola. Przecież to my go ściągaliśmy, znaczy nie, że fizycznie, tylko my go tam instruowaliśmy, co nie, ten Darek, ty idź w lewo, w prawo, ty zejdź z tego z dachu, co nie, więc tutaj mamy tą sytuację, że złapany został 2 albo 3 razy na kłamstwie, tak, i to w bardzo krótkim, więc co by on dzisiaj nie Na mówił, pewno to gada wiesz. głupoty, no. To jeżeli chociaż w jakiejś części tej opowieści jest kłamstwo, znaczy cała ona jest kłamstwem, bo jeżeli chodzi do części kłamie, nie wszedł ze swojego pokoju, to nie była ta godzina. Z tą godziną to wiem, tylko myślałem, że on tak po prostu palnął z tą szóstą, bo najpierw była ta szósta i każdy mówi, że fajnie, bo za wschód słońca było tej faktycznie tam 4:30. No i później z tą godziną się zweryfikował. Kurde, ale to by było jakby z tą panią, ale myślisz, że to wyjdzie, że dalej Ale wyjdzie. później, ale poczekaj, jeszcze idźmy dalej, bo później się pojawił Jarosław Kaczyński, który w polskim Sejmie jest od Ale powiedział, że 35 prostytutki z lat. okien wypadają w hotelu sejmowym. I ja nie widziałem, żeby wypadały z okien, żeby była jasność, ale widziałem, jak wchodziły do hotelu sejmowego. I tutaj muszę powiedzieć uczciwie, To chyba wie pan. byłem świadkiem sytuacji, jak dziewczyny ładnie ubrane wchodziły, że tak powiem, do hotelu sejmowego. Okej, ja nie widziałem, jak wypadały. Dlatego No, powiem czas tak. Anastazji P, to jest wiadomo raczej, co się tam dzieje. Ale wiesz co, no ale że wypada. Mnie bardzo to zaciekawiło. Ja bym chciał, żeby pan prezes rozwinął tą opowieść. On chyba ma w ogóle. Ja myślę, że jak on skończy karierę, to zacznie opowiadać, albo jakiś podcast otworzy, bo wiesz, jak on o tej Austrii zacznie opowiadać, albo właśnie jak on powiedział, że dziewczyny tych obyczajów wypadały z okien. No czekaj, no prostytutki wypadały z okien hotelu sejmowego, to powiedział Jarosław Kaczyński, no chyba tak. Tak, no to powiem, znaczy on nie użył słowa prostytutki, on tak Panie pokrętnie takich powiedział, tych obyczajów, takie te specyficzne, tak, dokładnie. W ogóle mnie dziwiło, że mu tak to przeszło przez usta, bo on zawsze na takie tematy się tak czerwieni i tak, a tu tak powiedział, No. naturalnie, te panie takie, te co wiecie, to one z okien wypadały. Nie, mówi, świadkiem nie byłem, ale słyszałem. No wiesz co, to by było jeszcze ciekawsze od spaceru Mateckiego po dachu, jeżeli No. by.
doszło do tego, że wypadały z okien rozsypki z hotelu sejmowego. No cóż, no bawi się nasza władza. No i teraz mamy tego posła, nie pamiętam jak on się nazywa, czekaj, ja miałem gdzieś zdjęcie chyba tego posła, tak, o tutaj mam, sobie przygotowałem, pan poseł, a nie, senator, przepraszam, senator Pęk, ten co taki, wiesz, z postury Lenina, co spał nawalony na tym, Został przebity. no to co to jest Pęk w tym momencie? Pęk to jest pikuś, bym Pęk, pęk po powiedział. prostu pęk. Jego sława pękła, bo to pęk to ten, co tak Tak. leżał, tak. Tak, on tak leży, wiesz, tutaj Kurtka Lenin taka taki. roztegowana. Tak. Ja zawsze myślałem, że tam żygowiny są. Mówię to serio, a to tak kurtkę ma rozchełstaną, że tam on się nie zażygał, ale Tak. prawie. I gdzieś tam leży, to jest Tak. na korytarzu w hotelu sejmowym, prawda? To Tak, jest dokładnie. najwięcej. Znaczy, wiesz, no pęk leżał i to jest faktycznie, ale mieliśmy parę asów. Pani Kruk była. Umiem rzeczy różne. A, tak. To Umiem to potrafię. tamto, tu rzeczy To różne. tamto Pani potrafię, tak. Kruk była Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ona powiedziała, że ona umie rzeczy różne i różne. Tak. Napruta jak bąbel. Było takich paru panów, Ale był ale też jeśli. jeden chyba z lewicy, taki też malutki, drobniutki, co skakał. Nie z lewicy, skąd on był? Nie, to on był z ZKN-u. A, to on jeszcze bardziej kościółkowy. Tam od Wiesiołowskiego chyba i od Szalowskiego, to był taki Hadek, taki bardzo chrześcijański. Tak, raz, dwa, trzy, ten, tak liczę, skakał, oni go trzymali. Taki siwiutki. Nie wiem, jak on się Tak. nazywał. Tak. No To tak, był gagaty. ale dalej wszystkie te wydarzenia, jakkolwiek w obliczu spaceru po dachu, no spacer po dachu je pokonuje, ale w obliczu, może, słuchaj, a może Kaczyński ma taki plan, może on jest tym geniuszem. Zobacz, że on w sumie teraz gadamy bardziej o tym. On nawet jak nie słyszał, że żadna prostytutka wypadła z pokoju hotelowego, ani nie było takiej miejsca, i jak on to powiedział, to automatycznie umniejszył spacerowi Matyckiego. Tak, no Z tym, i że jest w tam ogóle. spacer Matyckiego, jak tu prostytutki przez okna po prostu stadami wypada. Tak jak w 1923 przed wielkim kryzysem w Nowym Jorku ludzie wyskakiwali z tych wieżowców, co nie, to tak samo w Polsce na wiejskiej te prostytutki, kurwa, tam leciały. One takie. Jolka, czekaj! Nie, one takie zużyte po wykonaniu usługi, tak wypadały z tych okien, wiesz. To był taki recykling trochę, bo ty mówisz, widziałeś, jak one wchodziły, a nie widziałeś w sumie, jak wychodziły. I one No może nie. właśnie wychodziły. To była taka odmiana, takie, wiesz, taki ruch, cyrkulacja powietrza, takie, te wchodziły, te wychodziły. Nie wiadomo, nie wiadomo. Ale wracając, Matecki, no, wiesz co, no idiota, no i to, kurde, wiesz co, i znowu, i wiesz, to on, no to jest. Nawet taki mem, że kiedy dowiaduje się, że ktoś spacerował tam po dachu i się gość śmieje, a później się dowiesz do Matecki. No, jakbyś miał 460 pozów obstawić, kto mógłby, to ja bym jakby obstawił go i na początku, i na końcu. Obstawił go na początku, bo jest idiotą, ale również na końcu, że no nie jest aż takim idiotą, już mając taką opinię, to zrobił. Mamy to. Mi się Tak. podobają memy z Batmanem, bo on stoi taki. No piękne jest. Tu wyświetla się ten znak Batmana i on stoi na tym dachu, patrzy na tą Warszawę. Wzywali Tak. go. Tak. Nie, no to ten mem też go widziałem, to pani twoja ulubienica Ewa Wrzosek nawet go podała Super. dalej. Tak, widziałem go, po prostu no, idzie się posikać z tego tytułu. No, no co zrobić? No. Ale faktycznie masz rację, to Kaczyński potrafi zrobić tak absurd z każdej historii, żebyśmy my przestali myśleć, że ten Matecki, nie wiem, tam wyszedł od chłopaka, wyszedł od dziewczyny, albo nie wiem, nieważne, tak? I zapominamy o Mateckim, który, no, tak jak powiedziałeś, może być na początku i na końcu tej kolejki, i gadamy o prostytutkach, które w 1923 wyskakiwały z tego, z wieżowca, można powiedzieć, na wiejskiej, World co Trade nie? Center. Jeszcze nie było. Bardziej Nie Empire było. pewnie był. Empire chyba był wtedy, już coś mi się wydaje. Także to jest po prostu, dla mnie to jest no, hit sezonu. No, no niestety, niestety, co zrobić? Wiesz co, to kurde, jeżeli strasznie, bo ja właśnie tak mi się to rozmyło. Ja naprawdę starałem się to śledzić, ale mi się to rozmyło i mi się tak wydawało, że jak ten Matecki tak powiedział, że wie, że on sam zszedł, że nikt go nie tego. I później nie widziałem tych wypowiedzi Straży Marszałkowskiej, tylko widziałem jakby plotki, że ona go sprowadzała. Ale jeżeli ktoś ze Straży Marszałkowskiej fizycznie powiedział, że przecież myśmy cię kierowali, no to chłop, no pieprze bzdury. To nawet Hołownia w momencie, kiedy mówił o tym, że to Matecki, że będzie go karał, powiedział wyraźnie, że ma dokument ze Straży Marszałkowskiej, która to Straż Marszałkowska mówi, że może nie, że ściągali go, tylko że go słownie instruowali. I później Matecki wychodzi, gdzieś go tam złapali, Matecki mówi, że
Gówno prawda, Hołownia kłamie, i później, parę godzin później, wychodzi gościu ze Straży Marszałkowskiej i hello, to ja, jarzem tego Aha. Batmana, wiesz, jarzem Batmana tutaj Ja tam byłem uwinił. Robin. Tak, Ale dokładnie. to jest jeszcze znamienne, to Matecki to zdjęcie tak pokazał jednej redakcji, nie chciał pokazać innym, ale tej jednej, co pokazał, bo to też gdzieś wyciekło, to ma takiego wielkiego, tam gdzie on stoi, takie wielkie emotikon jest, nie ma niego, jest tylko wschód słońca. I mówił, czego nie, bo on nie będziecie tego zdjęcia ze mną rozpowszechniać, że on jakby zrobił selfie, ale samą twoją twarz przykrywa emotikonem, jak pokazuje. Też nie wiem dlaczego, dziwne to takie. A nie Ale widziałem jest, tego, może. więc. Z drugiej strony Batman nie chce, żeby ludzie wiedzieli, że on jest tym. Jak się nazywał Batman? Kurde. Bruce Wayne. Bruce'em Wayne'em. Wiesz, on się może nie chce, że wiesz, Batecki Batman i wiesz, i no może tak, może tak. Ale czekaj, ale teraz chciałbym zrozumieć twoją, że tak powiem, genezę dojścia od Mateckiego do Bruce'a Wayne'a, bo do Batmana okej, to rozumiem, ale do Bruce'a Wayne'a, przystojny, bogaty, wysportowany, wysoki. Nie, nie, nie. To wszystko nie, ale jaki kraj, taki Bruce Wayne. A, okej, chyba, że tak. No Bruce to Wayne był nic starego się. Mateckiego. Okej, Ale też nie chcę, żeby się jego tożsamość wydała, wiesz. Chyba, że chociaż nie, on to bardziej, bo myślałem, że to może jest Peter Parker bardziej, wiesz, ten, Spider-Man. Spider. On też po dachach, wiesz, tam kicałby, ale też nie, bo on był znowu szczupły, młody i wysoki. Matecki najbardziej mnie na pingwina z Batmana. Też z Batmana, ale na pingwina troszeczkę. Jego grał. Boże. Właśnie, nieważne. Ale Ja ma taki wiem. piasty No, trochę taki. Ale tak, no ten rysek też ma taki. tak, Łysowaty, no. trochę włosków. On bardziej pingwin. No, także tutaj tak. Ale jeszcze całkowicie odrzuciłeś trzecią teorię, czyli próby samobójczej, ale uwiarygadnia tą teorię znów to, że wyszły dokumenty, oczywiście Roman Giertych, jak nie Roman, jak kto, jak nie tak, pokazuje, że pan Matecki przed wyborami, teraz wyborami, co były do Europarlamentu, nie wiem dlaczego, ale przepisywał majątek. Przepisywał Tak. majątek z siebie na kogoś, co nie? Więc tutaj też Przepisywanie. wiesz. Ale wiesz co, no on kandydował do euro? No właśnie chyba nie. Chyba nie, właśnie dlatego nie rozumiem, dlaczego Wiesz, w że tej Obajtek też przepisał. kasę przepisał, 800 tysięcy ponoś przepisał. I I udziały. to mnie rozwala. Udziały to jeszcze jesteś w stanie, okej, okay, bo to jest KRS, to jeszcze jesteś w stanie monitorować i tak dalej, ale wytłumacz mi, skąd te mędy dziennikarzyny wszystkie wiedzą, że on przepisał pieniądze? Czyżby notariusz farbę puścił? Jak się w ogóle przepisuje pieniądze? Bo ja nie wiem, pieniądze to się daje. Jak się przepisuje pieniądze? Na 500 pisze 600? Jak się przepisuje pieniądze? No No wiesz, to jest dajesz, no darowiznę robisz. bilet Narodowego Banku Polskiego, który jest na okaziciela, tego nie trzeba przepisywać. Nie jestem właścicielem, czy ty daję ci 500, masz 500. Jak się przepisuje pieniądze, przepraszam. Ale tam było 800 tysięcy. No 500 złotych to se możesz dać temu czy tamtemu. 800 tysięcy już musisz mieć legal artis. To musisz, wiesz. Człowiek, Bajkowie i ty, Legolandii, ty mówisz. Człowieku, o czym ty mówisz? 700 ma mieszkań, z czego 650 się nie przyznaje, on musiał pieniądze u notariusza. Nie wiem, bardzo dziwne to jest, ale A w ogóle tutaj. gdzie on jest? Co? W ogóle gdzie on jest? Dlaczego jego nie ma? On ma już immunitet, No, już by mógł normalnie dał Wizzerem zdjęcie, które w przylecieć. Europarlamencie widziałem jakieś chyba. A to nawet nie widziałem. I wiesz co, a dlatego on przepisał majątek akurat on dlatego, ponieważ w przeciwieństwie do tego, co nie mają tu posłowie ani prezesi spółek, to jako europoseł będzie No. musiał ujawnić cały swój majątek. I przed wyborami przepisał na syna. Także to jest, ja przecież jesteś taką republiką bananową jesteśmy, wiesz, tak po chamsku. Tu przed No. wyborami na syna, każdy to wie, on teraz ujawni, że nie ma, ale ma syn przecież, ale powie, ja nie mam. To jest masakra, to jest masakra. Straszną Rogowską sprowadzałem cię, nikt mnie nie sprowadzał. Wyszedłem zachód słońce, wschód, zachód, obojętne, Batman jestem, Bruce Wayne, cześć. Tak, nie mów Bruce Wayne, bo mi psujesz 25 lat trylogii, znaczy trylogii, wiesz, epizodów Batmana po prostu. Proszę cię, to już pingwin, już ustalmy, że był pingwinem. To już No bo na ten. Jokera to on za głupi. Zdecydowanie. No dobrze, ale wracając. Wróćmy do Obajtka, bo też chciałem o nim porozmawiać. Ja nie widziałem tego zdjęcia, że on już jest w Brukseli, żeby była Na tym jasność. Twitterze. Nie wiem, czy w Brukseli jest zdjęcie jego w jakimś takim korytarzu oświetlonym i każdy mówił, że tym zdjęciem nam napluł w twarz.
Okej. niż że po prostu tam sobie zrobił zdjęcie. Po prostu oburzeni ludzie, że on został wybrany i chyba tam się już zameldował, tak mi się wydaje. Ja mogę ci je gdzieś później odnaleźć, dać. Taki korytarz jakiś taki ładny z lampami i on tak stoi na środku w takiej dumnej pozie i nie jako jedno. Widziałem, jest bardzo retweetowane to zdjęcie i właśnie, że ludzie wkurzeni, że jak może taka osoba w takim miejscu coś tam, to chyba w Europarlamencie. No chyba tak, no to prawdopodobnie masz rację, no ale no chyba, że dokładnie, no. A propos Andrzeja naszego, to nie wiem, czy słyszałeś, co Mastalerek znów odwala. Rozumiem, że słyszałeś, oglądałeś. To jest kolejna rzecz, gdzie to jest tak idiotyczne, że ja zacząłem być jakimś zwolennikiem teorii spiskowej, że to jest też drugie dno, że oni dali tego Mastalerka, żeby tutaj na mądrego wyglądał. Bo to jest taki kretyn, on, Mastalerek, to jest taki głupi i głupszy. Serio, on chyba jest... głupszy, samo głupszy, samo głupszy. Samo głupi, znaczy, ale Duda z nim to jest głupi i głupszy. A, ale, okay. ale generalnie, wiesz, no jak można, on już kiedyś miał takie, oni myślą, że coś tam, takie przeszkolenie teraz, o widzę, o nie widzę, Jezu, no co za, przecież to nie jest, przecież on nie gada do trzylatka, a kuku, tylko daje. I jest vice president of Poland. No i Mastalerek powiedział, że się chyba kandydował. No i tak. A czego by się tak popłakałem? Nie będę, będę, nie będę. Ja pierdolę. Nie, no, tak wiesz, złożyć, szkoda, że nikt nie zrobił, może ktoś zrobi taką kompilację, wiesz, z całego Dudy i całego Mastalerka. Wiesz, wyobraź sobie, wiesz, ten Duda z tym krabem napompowanym i z tym oszczem. Tak. Tam jest tyle tych memicznych, tych jego min, tych jego, i ten Mastalerek. Oni, jak... I jest taki mem też, jak oni się tam znaleźli. I dałby, wiesz, taki jest samochód na balkonie, jest na balkonie, samochód gdzieś tam. I jak oni tam trafili? I Mastalerek, i Duda, i Pałac Namiestnika. Jak oni tam trafili, człowieku? To wiesz, jeszcze ten w normalnej elekcji, ale tego Mastalerka wziął. Co więcej, ten Mastalerek jest odpowiedzialny za jego sukces wyborczy w pierwszej kadencji. Wiesz, on prowadził mu kampanię, to on jest odpowiedzialny. Jak tacy... Sebastian, dlaczego my nie jesteśmy odpowiedzialni za kampanię prezydenta świata w takim układzie? Znaczy, ja będę twoim wiceprezydentem w USA. Przecież pamiętasz, że ty jedziesz na prezydenta USA, bo oni się wszyscy tam powsadzają, więc tak. Ale wracając. Mastalerek, ja jeszcze przed tym jego, wiesz, przed tym, a ukryjemy 3 miliardy prezydent, bo to chodziło tam, że oni tam jakieś 3 miliardy mieli gdzieś tam ukryć, Tusk miał, co nie, w ustawie chyba o TVP czy o czymś tam. To jeszcze przed tymi wyskokami, to on jeszcze jakoś tak, no... Patrząc na Dudę i na niego, to on jeszcze dociągał tym swoim debilizmem do tego, że on mógłby być kandydatem prawicy na prezydenta. No ale po grach takich i po tym, wiesz, schowamy 3 miliardy, no to ja nie wiem, czy tam chodzi o to, żeby nie pokazać Dudę w dobrym świetle, bo Dudy już nie trzeba w dobrym świetle, bo on za 400 dni odchodzi, także tutaj już nie ma. Teraz trzeba co pokazać, że ja będę jeszcze większym debilem, zgódźcie się, abym ja był, no nie wiem, to Żulczyk, no jak Żulczyk będzie miał go, bo to, że Andrzej Duda jest debilem, Żulczyk już, że tak powiem, to już przeszło. To jak ten biedny Żulczyk? Prawnym, posługuje się w prawie językiem polskim, ale nie wiem, co na niego będzie musiał wymyślić, ale wiesz co, no Mastalerka problem duży jest taki, że on nie będzie miał poparcia Kaczyńskiego, bo jest z nim mocno skonfliktowany, więc nie wiem, jakim ty mówisz kandydacie prawicy, on może być kandydatem tego obozu prezydenckiego, jakkolwiek to zwał, jakkolwiek ten obóz prezydencki ani to struktur nie ma, ani takiego silnego skrzydła, on był, wiesz, on z jego sukces był sukcesem PiSu, a tutaj, wiesz, to jemu weto stawia Kaczyński Mastalerkowi, to się nie zmieni zapewne. No i tutaj się akurat Kaczyńskiemu nie dziwię, żeby była jasność, co nie? Dobra, tak, dokładnie. A czy wiesz, to dzisiaj akurat był, bo my nagrywamy to w sobotę, dzisiaj się pokazał taki sondaż, że Morawiecki ma bardzo duże szanse. Z całego, pokazali tam 6 czy 7 osób, Broszka, ulubienica, jest na samym końcu tej stawki. Morawiecki jest pierwszy, bo zrobili cały ranking najważniejszych pisowców. Morawiecki jest pierwszy i uwaga, kto jest drugi. Drugi jest doktor Villa, czyli nasz pan Czarnek. Naprawdę, drugi wśród pisowców jest doktor Villa, ale pan to Czarnek. Jest sondaż wewnątrz pisowski, czy ludzie jakby głosowali? Nie, robił to chyba Ipsos, chyba to robił i pytał się, jak głosuje pan na PiS? Tak, a jeżeli kandydatem PiSu będzie ten, to na którego z tych pan? No dobra, więc było to zrobione wśród ludzi,
wyrażający chęć głosowania na PiS, co nie? No i Morawiecki wygrywa. No i tu też jest problem, bo Morawiecki w ostatnich wyborach stanął bardzo okoniem też do Kaczyńskiego, bo wiesz, na przykład dobrym przykładem jest Jacek Kurski, czy na przykład Anna Zalewska. Anna Zalewska i Jacek Kurski mieli potężne namaszczenie od Kaczyńskiego. Kaczyński przyjeżdżał, robił im kampanię, mówił głosujcie na Anię, głosujcie na Jacka, tararara. Później jechał kto? Jechał Mateusz Morawiecki i mówił głosujcie na Michała Dworczyka albo głosujcie tam na kogoś innego, tak? No i Morawiecki nie szedł tym nurtem, co Kaczyński, tylko szedł trochę pod prąd. I kandydaci, dzisiaj też akurat gdzieś czytałem, że jest wielu kandydatów. Beata Kempa jest na przykład, była też promowana przez Kaczyńskiego, nie dostała się. Kurski się nie dostał. Wielu kandydatów, których Kaczyński namaścił, tak to nazwijmy, nie dostało się, a weszli znów kandydaci, których namaścił Morawiecki. Więc to też pokazuje, że w tym PiS-ie ten Kaczyński już nie ma takiego, no wiesz, to nie jest tak jak kiedyś, że Jarek wychodził, ty będziesz wojewodą, albo ty będziesz marszałkiem i Tak, wszyscy. ale dalej ma stalerek, dalej nie jest nawet z bajki też i Morawieckiego, nie? Nie, Uważam. oj, to całkowicie nie, to. Ja też uważam. Dlatego. Więc generalnie, ja mówię, ten ma stalerek, tak, bo się zastanawia, ale to wiesz, ja nie daję mu żadnych szans. No, to, że sukces Dudy był tylko dlatego, że go PiS popierał, a nie dlatego, że był Dudą, więc wiesz. Nie ma opcji, żeby on, ale chciałbym, żeby kandydował, bo byłoby śmiesznie. No byłoby pięknie. No dobrze. A propos wyborów i jeszcze Obajtka też, to jest nowa akcja i tutaj pamiętasz, my parę razy o tym mówiliśmy, że trzeba by zabrać pieniądze PiS-owi, subwencji i że są różne tam pikniki 800+, samoloty wykorzystywane i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wróćmy do tego. Nie wiem, czy już o tym rozmawialiśmy, czy nie, że była ta drukarnia w garażu. Rozmawialiśmy, o drukarni w garażu rozmawialiśmy. I wyobraź sobie, że wychodzą teraz znów Roman Giertych, on tak dawkuje trochę te informacje. On to zamiast tak puścić od razu wszystko i wiesz, na stół karty, to on te jokery swoje tak wykłada co chwilę. No i pokazuje, że tam już nie chodzi tylko o Obajtka, chodzi o Romanowskiego, chodzi jeszcze o jakiegoś jednego pisowca, którzy faktycznie drukowali w tym garażu i są dowody na to, że to nigdy nie było rozliczone. Jest wniosek, idzie wniosek do PKW, czyli do Państwowej Komisji Wyborczej, żeby to zbadała i ewentualnie określiła, żeby zabrać pieniądze, tą subwencję. No wiesz, tak, ale wiesz, jaka jest Subwencję. dalsza procedura? Wiem, ale widzisz, jest jeden przykład taki, który pokazuje sprzed 4 lat, że Konfederacja, która miała wydrukowane w cudzysłowie, na drukarce plakaty podczas jakiegoś jednego eventu, które nie zostały opatrzone tam, wiesz, sfinansowane i tak dalej, i tak dalej. Konfederacji zabrano część dotacji, subwencji sprzed 4 lat właśnie z tego powodu. I nie dostała tych pieniędzy. Oczywiście oni się tam, wiesz, sądzą, do dzisiaj się sądzą, natomiast pieniędzy co do zasady nie dostali. Ale jeszcze I raz, tutaj można by tak samo. jaka jest procedura? Nie zapytałem dlatego, że wiesz jaka, tylko kto o tym decyduje. Decyduje o tym ta Izba Sądu Najwyższego, która jest uznana za nielegalną, która jest uznana przez pisowców. To A co ma Konfederacja do tego? Ja ci o tym mówię, a ja w gruszce tu Piotruszce. to ja nawet nie wiedziałem, że ale to PKW przy... No ale to PKW. PKW decyduje, że nie, odwołują się do sądu i rozpatruje to w sądzie ta Izba. A, to ta izba, gdzie cały czas Jarek i Zbyszek mają jeszcze ten swoich ludzi. Ta, która nie powinna już istnieć. Dokładnie ona rozpatruje, bo dokładnie jakby zapoznałem się z tym, więc mają to w dupie, mają w dupie PKW, co powie, bo oni się odwołają i skali. Powiem ci więcej. 4 lata temu czy 8 też stracili, odwołali się i sąd im przyznał rację. Tylko tam chodziło wtedy faktycznie o bzdurę. Tam chodziło o to, że coś tam nie wpisali w jakąś tabelkę. No, ale nie o przekręt, o pomyłkę faktyczną w rozliczeniu. A nie wiesz, druk czy coś plakatów, i sąd im wtedy przyznał, ale nie wiem, jak wtedy był ten sąd obsadzony. Aczkolwiek teraz ten sąd jest obsadzony tak, że to będzie. No tak, to formalność po Dlatego prostu. tu oni w ogóle się o to nie boją, w ogóle, a nie zdążą zmienić składu. To może coś oni mają w zanadrzu, no bo jeżeli po pierwsze Giertych, po drugie teraz widziałem pani Myrchowa.
Kinga Gajewska w No, sensie, co przecież nie? mówić o tym trzeba. PKW, jak im zabierze, to też się rozniesie jakimś echem, ale sąd im i tak klepnie. Pieniędzy nie stracą, ale chociaż wiesz, no będzie o tym głośno, no trzeba o tym mówić, pewnie dlatego o tym mówią. Okej, no dobrze. No to mnie zaskoczyłeś, bo ja nie sprawdziłem tej procedury, tak szczerze mówiąc, i nie wiedziałem, że to trafi do swoich. Przecież w ogóle legalność wyborów też oprócz PKW uznaje Sąd Najwyższy, nie? I też Tak, to czekaliśmy, wiem. czy ta pani, jak ona tam, ta ich, ta pierwsza Manowska. prezes, no, że ona im, jednak ona klepnęli to, ale tutaj uważam, że im wie. Przy wyborach byłoby to za dużo, wiesz, ale tutaj klepną mi te pieniądze. No mówię ci, gdzieś była rozmowa na ten temat i ktoś się wypowiadał dokładnie, że dokładnie ta izba to będzie klepać, więc. No tak, to nie ma sensu. Najmniejszego sensu to nie ma w tym momencie, także no dobrze. Aczkolwiek w PKW oni też mają, może nie większość, ale też tam mają silnie, bo już nie? W PKW nie mają większości. Tam już jest już Było od tak, że tam marca chyba jest. był jeden decydujący głos, ten przewodniczący, coś tam. Być może już nie mają, ale mówię, to i tak nie rzutuje, bo rozpatrzy im ta ich koleżanka, która się, zresztą co powiedziała, która się przyjaźni z Dudą, przecież powiedziała to oficjalnie. Tak, to ta, co jeździ do niego, albo on do niej. Tak. Normalna sprawa. A w PKW, co ciekawe, jest w tym ramieniu decyzyjnym jest Ryszard Kali, bo sprawdziłem to po naszym ostatnim. Po naszej ostatniej rozmowie chyba, tak, ktoś się zastanawia, gdzie ten Ryszard Kalisz wylądował, czy on wylądował I w od tej pory Trybunale będzie Stanu. lepszy głos, bo się zorientowałem, że nie mam przez słuchawki, tylko przez komputer, ale cały czas mam słuchawki w uszach. To jest bardzo ważne. A ty się z Mateckiego nabijasz, wiesz? A ty się z Mateckiego nabijasz. Nie chcę jeszcze połączyć, bądź więc. A to już może. Po co? Po co już, daj ze spokój. Nie udawajmy, nie udawajmy, kolego, naprawdę, słuchaj. Żebliwe, bo nie. No. Widziałeś może, jak pan Marek Sawicki najeżdżał na pan marszałek senior z trybuny sejmowej najeżdżał na rząd? Na rząd? Marszałek Mówiąc. senior, czekaj, Sawicki jest, skąd on jest? Jeszcze raz. Marszałek senior Sawicki z PSL-u. Chyba nie. Marek Sawicki. Marek Sawicki wyszedł na trybunę sejmową i zaczął dosyć mocno strofować rząd, że Jak rząd są dopuszcza do rozładowane tego. słuchawki, to mogą nie działać. Wiesz, to wiele wyjaśnia. Panie Dariuszu, przepraszam, naprawdę Idę na dach, przepraszam. zaraz idę na dach. Idź na dach, idź, proszę cię, bo to po prostu jest. Dobra, już nie będę drugich słuchał, już jedźmy tak, no. Wracając, pan Marek Sawicki, marszałek senior, ten, który otwierał posiedzenie Sejmu, to 10. posiedzenie Sejmu, wyszedł na trybunę sejmową i zaczął opierdzielać rząd polski, ale to tak konkretnie. I powiem ci uczciwie, że zaczął mądrze mówić, bo powiedział tak, że Shell, Aramco, BP wykupują jakiś tam substrat czy coś tam, który Polska produkuje, Orlen nie może tego wykupować. Że to jest załamanie rynku, że jak rząd czegoś nie zrobi, to zamiast robić te komisje, zespoły, rozliczenia, to weźcie się do roboty i tak dalej, i tak dalej. Po czym zszedł z trybuny, a za nim siedzi, stoi marszałek Czarzasty i mówi tak, Marku, tylko chciałem ci powiedzieć, że ministrem rolnictwa jest twój kolega z PSL-u. A wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za ten pion jest też twój kolega z PSL-u. To może lepiej by było, jakbyś tak po cichu gdzieś w gabinecie z niej porozmawiał. A ten, kurwa, jak szedł taki dumny, bo wystąpienie miał fajne, naprawdę. Jak szedł taki, wiesz, idzie taki, tak, udało mi się, co nie? I nagle ten mu to mówi, a tutaj widać, że to mówi, o kurwa. Ale to dobra, no to nie Ale lepiej. powiem ci, o co chodzi. Ale to, co on nie wiedział, nie, no sorry. Ale powiem ci, o co chodzi. Właśnie chodzi o to, że oni już w tej chwili w PSL-u, PSL i Hołownia za wszelką cenę chcą udowodnić, że ich słaby wynik to nie jest ich, że tak powiem, wina, tylko że to jest, wszystko to jest wina Tuska. I łatwiej jest im dzisiaj zrzucić wina Tuska, bo jakby oni przyjęli, że to jest nasza wina, to by musieli, ty masz jakieś, coś się z kamerą u ciebie stało, bo jesteś strasznie ostry. Ja jestem ostry chłopak z miasta. A pokaż drugą rączkę. No, ale wracając. Wojna. Różowa świnka, tak, dokładnie. Oni się tam w tym PSL-u i tej Polsce 2050
tak między sobą już, że tak powiem, zafiksowali, że muszą wszystko na Tuska zrzucić, bo oni za wszelką cenę nie chcą się rozłączyć. A od dołu ludzie, nie będę mówił kto, ale ludzie od dołu, te niziny, że tak powiem, polityczne, już mają dosyć tej współpracy, bo zaczyna im to naprawdę ciążyć, tak? I ludzie chcą rozejścia trzeciej drogi, żeby poszła na dwie frakcje, przy czym no nie za bardzo to pasuje Hołowni, bo jego plany prezydenckie nie przejdą bez trzeciej drogi. Powiem ci więcej. Jego w ogóle umówiliśmy w ostatnim odcinku. Polski 2050 nie będzie bez trzeciej drogi. Powiem więcej, i nie będzie tak czy owak, bo tej trzeciej drogi też nie będzie. To ciśnienie się zaczyna. To się dopiero zaczyna No. wszystko i uważam, że no, ty, tak jak powiedziałem ostatnio, no, trzecia droga to była potrzebna tylko i wyłącznie Tuskowi i na dzień 15 października. I to nie mówię tego, mówię jakoś, że to agresywnie pożera, tylko to jest sztuczny twór, który nie ma racji bytu. To jest takie cholera wie co. Tutaj zawsze będzie duopol plus jakiś właśnie mały PSL, jakaś niewielka lewica. Ja w najbliższych czasach nie widzę jakiegoś większego rozczłonkowania sceny politycznej. To są tak dwa duże byty, one siebie wzajemnie tak antagonizują i tak polaryzują, że ludzie wiesz, są bombardowani, tylko wiesz, ten jest zły, a ten jest dobry, zależy, które medium oglądasz. I tu nie ma tej trzeciej drogi, nie mówię o nazwie partii, tylko mówię o faktycznie jakiejś drodze alternatywnej. Lewica mnie dziwi, bo ona zawsze, wiesz, tam nie wiem, 7, 8, 10% gdzieś tam robiła, a teraz jest słabo, no bo tak też mówiliśmy, oni tylko ideowo. Tak a propos, właśnie dzisiaj jest Marsz Równości w Warszawie. No właśnie. No, wiesz co, ja generalnie też zmieniłem przez lata swoje poglądy, bo kiedyś mnie to przeszkadzało jakieś, w Polsce to nie było takie bardzo widoczne, jeździłem za granicę dużo. I tak wiesz, jak widziałem za granicę tych dwóch panów, gdzieś tam za rękę, pół biedę, czy tam się całujących, to o Boże. Teraz zupełnie zmieniłem ten pogląd i mnie to w ogóle nie przeszkadza, niech se każdy robi, co chce. I nawet te marsze równości kompletnie mi nie przeszkadzają. Sam bym może nie poszedł, ale bo nie poszedłem z tego względu, że nie uważam, że są aż tak dyskryminowani. O tak. Nie dlatego, że nie poszedłem, że się wstydzę, czy że coś. Nie uważam, że te środowiska aż tak w tym momencie muszą walczyć o te prawa równe. One powinny bardziej walczyć w drodze legislacyjnej, czy tam o związki partnerskie, czy coś, a nie na ulicach protestować w tych dziwnych strojach, bo to po prostu zaczyna być karykaturalne i do niczego nie prowadzi, aczkolwiek do prześmiania tylko tych środowisk konfederacyjnych i tak dalej, się z nich śmieją i tylko tyle. Więc dlatego ja bym tam nie poszedł, niech sobie każdy chodzi co chce. Aczkolwiek widzisz, no i znowu mamy ten Marsz Równości, znowu jest o nim głośno i to, co mówiliśmy ostatnio, ta lewica powinna troszkę przestać z tym i teraz znowu mamy wielki marsz, który zablokował po Warszawie. Ja widzę głos ludzi, że są wkurzeni, bo zablokowało. Nie wkurzeni, bo nie mają coś do LGBT, tylko znowu, wiesz, znowu protestują, znowu chodzą, znowu nie mogę dojechać. Uważam, że tego jest ostatnio za dużo i to, co mówiliśmy, ta lewica zbyt skupiła się na tych właśnie ideologicznych, na tych równościowych, a nie ma w ogóle A w ogóle chciałem powiedzieć coś jedno, patrz. Jak ja bym, patrz teraz. O, ja na Marsz Równości, to ja mam flagę tęczę mam. Tęczę. Tak, no masz tęczę, masz. Piękny fiolecik, piękny I tu mam, fiolecik. i tu, że jestem inny, żeby mnie nie dyskryminować, bo nikt nie ma dwóch kolan i mam tęczę. Ha! Chłopczyk jak walczyk na Marsz Równości, jeszcze inwalida. Wszystkie mniejszości. Jak ja bym wyszedł na Marsz Równości, to ja bym w pierwszym rzędzie prowadził tam flagę. Nawet nie musiałbym flagę, mam na nodze. Tak. No tak. No i na Marszu Równości wyszła pani Kotula, pani ministerka, też z lewicy oczywiście, no i powiedziała, że już ma wszystkie dokumenty, żeby złożyć rządowy projekt, rządowy, to jest bardzo istotne, rządowy projekt na temat związków partnerskich. Przy czym, żeby to był rządowy projekt, to PSL powinien głosować za. A PSL oczywiście nie zagłosuje. No, no nie ma takiej opcji. Znaczy, ja nie widzę dzisiaj opcji, bo to, że Hołownia wyszedł tam parę dni temu i powiedział, że on zagłosuje za, okej, ale ja nie widzę opcji, żeby Kosiniak, który jest, Ani no, Kosiniak, ani Kamysz. żaden z nich, to żeby było jasne. Ja z jednym i z drugim gadałem, powiem ci szczerze, i obydwaj mówią, że nikuchu, nie ma Zgodnie. szansy. Tak, dokładnie. No, zgadzam się z tobą i powiem ci, że to też wpływa, wiesz co, czy im minus, czy im plus, to zależy, od której strony patrzeć, bo uważam, że Hołownia przez to, że jakby godzi się na pewne rzeczy, na które się wcześniej nie godził i co jego elektorat jakby za nim poszedł, to z jednej strony trochę jakby zyskuje no, w oczach tej platformy i tak dalej, że go tam nie będą tak no, gdzieś tam na margines spychać, ale z drugiej strony traci tą wyrazistość, a PSL w moim mniemaniu oczywiście traci, bo ja za tymi związkami jestem, bo mi one nie przeszkadzają. A jak mi coś nie przeszkadza, to dlaczego ma nie być, jeżeli komuś pomaga? Wywalone mam.
Ale tak jakby w moich oczach Kosiniak-Kamysz straci, ale jednak on sobie solidaryzuje to środowisko, które było przeciw i zawsze taki PSL był. I on teraz nie może powiedzieć dobrze, bo on sobie zdaje sprawę, że tu ryzykiem jest zostanie przystawką i wchłonięcie, czy za bardzo być podobnym platformie. I on od tego się broni, o ile już Hołownia się złamał, a złamał się dlatego, że widzi te wyniki, i on po prostu wie, że nie ma o co walczyć. On mówi, dobra, to już tego dajcie mi spokój, weźcie mnie jakoś ratujcie. Bo zdaje sobie sprawę, że jeżeli platforma powie, to jak nie poprzesz, to wypad z koalicji, to jego nie ma. Więc on to robi dlatego. A Kosiniak-Kamysz robi odwrotnie. To znaczy, on nawet jeżeli by w duszy był za tymi związkami, to będzie mówił, że nie, żeby zachować tą tożsamość PSL-u, tą, która zawsze była No przy. tak, ludowca, ludowca. Tak, Chłop bo... potęgą jest i basta. tak, dokładnie. No, tak. Gdzie to było? Żywią i bronią. A. Więc tak, jeżeli chodzi o Kosiniaka i Kamysza, to oni dwaj faktycznie no, nie pójdą w to, bo to jest sprzeczne z tradycją ludowców, żeby była jasność. Natomiast fajnie powiedziałeś jedną rzecz, bo ja sobie uświadomiłem, jak ty mówiłeś o Hołowni, że jakby dzisiaj rozpadła się trzecia droga, Nie ma go. to Kosiniak-Kamysz z PSL-em za chwilę w ciągu tych 3 lat znów wrócą na te 8-10%, Na 5-6, ale wrócą, ale się dostaną. Oni tak zawsze a mieli. Hołownia ma dzisiaj 2%, może 1,5 nawet. Nie będzie Jego nie to. ma. Tak, ale on ma dzisiaj 2, a on, jeżeli by taka sytuacja nastąpiła, to on za 3 miesiące będzie miał 0,2. Bo to też tak jest. Po prostu w polityce jest bardzo silne prawo grawitacji, czyli ciągnie do większego, ponieważ tam jest władza. No, jeżeli wiesz, te partie kanapowe zawsze się rozpadają i to wiesz, jak coś się zaczyna dziać, to lawinowo odchodzą posłowie, bo każdy idzie po to do polityki, żeby o czymś decydować. I to jest słuszne. I to nie jest jakaś tam ciągota do władzy zła, pejoratywna, tylko po to zostajesz wybierany, żeby mieć wpływ na decyzje państwa. Jeżeli ty masz przed sobą 4 lata siedzieć i nikt się z tobą nie liczy i twoje głosowanie i głos nie ma znaczenia, to odchodzisz i odchodzisz indziej. Dlatego on by miał teraz 2 czy 3%, a on za chwilę by miał 0,2, bo nikt tam nie zostanie. I on to wie. Ja dlatego ci mówię, że 2000 polskich pieniądz nie ma. My już nie zobaczymy tego logo, ja ci gwarantuję. My będziemy widzieć logo trzeciej drogi, a jak ono zniknie, to już loga 2050 nie zobaczymy, bo to już będzie tak marginalny byt, że tego już nie będzie. On, znaczy inaczej, nie tego nie będzie. Hołownia świadomie przystąpi gdzieś tu czy tu, bo on będzie wiedział, że już nie ma szans. I uważam, że na całej koalicji 15 października paradoksalnie Hołownia stracił najwięcej, chociaż jakby patrząc teraz, to jest marszałkiem Sejmu, to jest druga osoba, przypominam, po prezydencie. To jest naprawdę bardzo ważna funkcja w Polsce, naprawdę bardzo ważna funkcja. Znaczy w sumie trzecia, bo jeszcze jest Masalerek, pamiętaj sobie, Fakt, fakt. nie? No. Ale Masalerek jest albo go nie ma? Nie ma, jest, także zależy. A marszałek jest cały czas. Masalerek raz tak. Ale wiesz co, ale to jest bardzo naprawdę duża funkcja. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak bardzo wierzy. I to taką na zasadzie prestiżu, bo to jest bardzo prestiżowa funkcja, jak i na realny wpływ na procedowanie na prawodawstwo w Polsce. Wiesz, bo marszałek decyduje o kolejności głosowań, o to, które ustawy są poddawane pod te głosowania. Marszałek jest, daje te kary i tak. Tam jest naprawdę mnóstwo takich organizacyjnych rzeczy, które mają realny wpływ na procedowanie, na pracę Sejmu. Więc on ma teraz bardzo ważną funkcję. Ale ja uważam, że naprawdę ich tu skoro zagrał, zaraz zaczynam widzieć, nie wiem czy świadomie, czy nie. Wiesz, ja uważam, że wtedy dał mu tą funkcję marszałka za dużo. Ja tak wtedy uważam, znaczy, fajnie, bo on jest fajnie prowadzącym. Zrobił Sejmflix, ludzie to oglądali i za to szacun, bo ktokolwiek by nie rządził, to żeby jak najwięcej ludzi oglądało Sejm w jakimkolwiek wydaniu. Po prostu interesujmy się polityką, to jest w naszych wszystkich interesie. I koniec, kropka. Co by się tam nie działo? Czy jesteśmy z tej czy z tamtej strony? Więc to mi się podobało, ale jakby uważałem, że zbyt małe było poparcie dla jego małej partii. Nie mówię o trzeciej drodze, mówię o Polsce 2050, bo on nią reprezentuje. Żeby dać mu aż tak zaszczytną funkcję, bo to jest naprawdę cholernie ważna funkcja. Poza rządem, najważniejsze, jeżeli chodzi o wybory, bo się formuje rząd, no i mamy dwuizbę parlamentu, gdzie marszałek jest najważniejszą tym osobą. Ale tak się zastanawiam, czy on właśnie tego nie zrobił specjalnie. On mu dał to wszystko mu się rozłazi i on teraz, ja uważam, że on teraz będzie musiał po prostu się przyłączyć do platformy w jakiejś formie. Już nie będzie polskiej Fajnie, pracy. fajnie dzisiaj też akurat oglądałem kawałek programu z Leszkiem Millerem. I Leszek. Zawsze dobrze kończy. No, bo mężczyznę po tym się poznaje, jak kończy, a nie jak zaczyna, co nie? Także wiesz. I Leszek Miller powiedział, że ci wszyscy mi młodzi politycy, czysto z trzeciej drogi, czy z lewicy, którzy dostali dzisiaj zaszczyt bycia ministrami, wiceministrami, nawet jak im się partia skończy, to oni nie odejdą z tego. Oni zmienią
oni zmienią tą koszulkę, tak, z biało-czerwonej albo z żółtej na niebieską i powiedzą: sorry, Włodek, sorry, Szymon, ja zostaję, co nie? Mi się tu podoba, ja mam limuzynę, ja mam to, ja mam tamto, ja mam ochronę. Kurna, wiesz, Tak, stary, to. No to. nie, Różową ale tak, świnkę. masz rację. Ale jeszcze raz mówię, no władza jest po to, żeby o czymś decydować, żeby być na jakimś stanowisku i po to się tam idzie. No, a nie żeby być szeregowym posłem, którego nic nie zależy. Pewnie są też tacy, ale generalnie no, tak powinno być, żebyś chciał tam i żeby zmieniać tą Polskę na lepsze. Więc jeżeli będę miał taką szansę, a później zostaną przedstawieni pod wyborem iść do jakiegoś bytu niepewnego, który będzie istniał albo nie, a zostać tu, gdzie zostać, tam dlatego Platforma wchłonie, jestem pewien, że wchłonie całą, powiem Ci więcej, wchłonie całą Polskę 2050, a PSL też nie wyjdzie bez szwanku, przynajmniej na początku. Bo część ludzi też jakby takich, wiesz, co jest nie aż tak bardzo konserwatywnych, gdzieś tam do Platformy wejdzie. Oni tam się do następnych wyborów pewnie odbudują na swoje 5, 6, 7%, ale też. I tu najgorzej na tym wyjdzie Hołownia. PSL zostanie, bo był zawsze, bo to jest najstarsza partia w Polsce. Ona była od zawsze i ona będzie, i ona ma swój, wiesz, ma tych chłopów na wsi i to bez względu, kto jest na czele, czy to jest Pawlak, czy to jest Kosiniak-Kamysz, ktokolwiek tam nie będzie na czele, to wiesz, ten rolnik się w jakiś tam sposób utożsamia. Ten rolnik, który paradoksalnie najmniej się interesuje polityką, bo rolnik, który się interesuje polityką, wie, że PSL nie ma kompletnie nic wspólnego z ochroną interesów wsi i kompletnie tych interesów nie chroni. W ogóle nic zero nie ma z tym wspólnego. Jest zawsze języczkiem uwagi, gdzieś tam skacze na te stanowiska i tylko ładnie mówi. Ale ten rolnik, który się polityką nie interesuje i też ma do tego prawo, po prostu myśli, no ludowcy to na nich tam zagłosują, to i te 5-6% będą mieli zawsze. I to też dobrze, bo to jest, mówię, taki konserwatyzm uwagi do rządzących, jak rządzi Platforma czy jakaś Lewica, żeby ten jeszcze głos taki tych ludzi był słyszalny. Ale Hołowni nie będzie. Hołowni nie będzie. A ja w ogóle zobaczyłem, jak tak mówię, że w tej rączce no, zobacz, mam pazury czarne. A bo nie mogę. Ale nie tylko w tej też, bo nie mogę obciąć. Bo tak zobaczyłem te. Co ty? Nie, bo nie mogę. Bidulek, bidulek, normalnie bidulek. No widzisz, no to jeszcze słyszałem, jeszcze dzisiaj fajny też komentarz słyszałem, zanim w ogóle to. Ja, dlaczego muszę też powiedzieć, pod koniec już nasi widzowie zasubskrybowali, polajkowali, skomentowali nasz film na pewno, ale jeszcze muszę powiedzieć, kochani widzowie, że ja dzisiaj przeżyłem szok, bo ja wysłałem o godzinie 9:22 rano wiadomość do Tomka, choć dzisiaj nagrywamy. I Tomek mi o 9:23, minutę później, odpisał, co jest. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ty o 9:23 byłeś już na nogach. Szedłeś siku, czy co? Nie, byłem na takich nogach. A, no tak. No ja ci napisałem, a nie, to nie tobie napisałem. Ktoś mi napisał, że czego ty nie śpisz. Ja no nie, ta noga mnie daje spać, jak mnie napieprza, serio. No to Naprawdę, kurwa, aż tak ty. no, serio ci mówię, no kurwa, teraz znowu cały dzień tak drzemię. To jest takie spanie, wiesz, zasnę, budzę się, ten nog gdzieś ją przekładam, trochę wyżej, niżej. I nie mogę spać, no. Ja od tygodnia nie mogę spać, jak mnie napieprza. Strasznie No boli. dla. Ja zastanawiam się, czy ja nie muszę pójść jednak do lekarza, bo wiesz, no dzień, dwa, trzy, ale minęło 8 dni, a jest gorzej No. niż pierwszy dzień. Więc No coś tak. się może gówno jadzić, ale to dlatego, no dlatego. No i ja w ogóle mówię. Jak to możliwe, że ty mi odpisałeś? Ja w ogóle nawet nie patrzyłem na telefon, że ty mi odpisałeś, bo ja byłem przekonany. I wiesz, później biorę o godzinie 21 telefon i piszesz co do mnie, co nie? Ja mówię, kurwa, masz to. Ale numer chłop do mnie napisał minutę później. To się nie Odpisał o zdarza. 9. Bo na 9:23. nogach. Nogunia, no dobrze. Także to przepraszam, że tak powiem, za swoje niedopatrzenie, więc Tomasz naprawdę walka z rzeźniczakiem spowodowała, że Tomasz przestał chodzić spać o 6 rano i budzić się o 16, co nie? Nie no, chodzę spać tak samo, tylko się budzę o 6:15. Też to znaczy, że budzę o 6:15, mnie noga boli. To jest tak samo. A dzisiaj cały dzień tu leżę w tym. Dobrze to euro jest, bo od 15 mecz i teraz trzeci leczy i tak sobie leżę w tym łóżku, przysnę, budzę się, o, czy gole strzelili, tak popatrzę, o, przysnę. Bo już człowiek jest zmęczony, to mnie wstaną nocą, ale ten ból nie daje i to jest takie trzymanie. Tak a propos jeszcze euro, nie wiem na ile ty oglądasz, na ile się interesujesz, ale co są mecze, co są wyniki, to jest kosmos. Że Niemcy mieli 5-1, tak? Jeden. A dzisiaj te 5-1. mecze i wszędzie 3-4 bramki. Wszędzie. No, Tutaj to jutro Hiszpania, też. Włochy, Albania strzeliła w pierwszej minucie im od razu gola, teraz Włosi strzelili dwie. No masakra, wiesz, każdy mecz 3-4 bramki, bardzo ładne mecze. No jutro Polska, no to się skończy, Słuchaj, ale to. mecze i gole. Ale jutro to będzie historia roku, bo tak, moja małżonka
Pierwszy mąż mojej żony był Holendrem, drugi jest Polakiem. Więc ja się jej pytam, za kim, kochanie, jutro będziesz, że tak powiem, No chyba kibicować, co wypadek. nie? No i tak wiesz, była chwila, no bo córka jest pół Holenderka, pół Indonezyjka, co nie? Więc była chwila, mówi nie, no za Polską. Ja mówię, no ja mam nadzieję, że flaga będzie biało-czerwone jutro tu zrobione. Nie ma to tam. Także dobra, puścimy ten materiał jutro przed meczem, przed 15. Tomek, obstawiasz wynik. 2-1 dla Holandii. No ja też chciałem powiedzieć, ja jestem takim polskim patriotą, naprawdę. Dla Ja mnie też, ja bym patriotyzm chciał, jest. tylko jestem realistą. Znaczy, właśnie dlatego, że ja jestem patriotą, to też obstawię 2-1 dla Holandii, bo gdybym był realistą, to bym powiedział 4-1, co nie? Ja myślę, że tak będzie. Czy wiesz co, ta kadra jest dobra, ten problem się dobrze prowadzi, te ostatnie mecze. Myśmy naprawdę wszystkie powygrywali. Wiesz, to wprawdzie towarzyskie to się nie tego, ale oni się bardzo dobrze pokazywali w tych meczach, więc myśmy wygrali tutaj przed chwilą przecież z Niemcami, którzy teraz 5-1 wygrali wczoraj. Faktycznie to towarzyskie. Nie ma tego Lewandowskiego, ale też nie można cały czas na niego tylko liczyć. Jeden z piłkarzy w dzień otwarte Euro, inny influencer mu napisał, że zdradził mu żonę, więc na pewno tam jest atmosfera dobra. Nie słyszałeś o dramie? Nie słyszałem. Dawaj. Jakiś tam TikToker napisał. Ten taki znany, jakiś się nazywa. A dobra, to nieważne, jak się nazywa. Też duży TikToker, taki kurwa, przecież to taki. W ogóle, jak on wygląda, tak wygląda, jego zdradza dziewczyna, to mnie już na pewno zdradza żona. Wielkiej wszystkich zdradza. Ty no, Adonis, wiesz, taki kurde. No. Model taki, ale to model, wysoki, młody, łacze, czarniawy, taki, ala Włoch, tutaj wszystko te takie, wiesz, na nogach nie No. ma, czy wszystko tam. Ale co najlepsze, to ta Vanessa, bo to pani Vanessa, i parę dni temu z nią była imba, bo razem z nim właśnie, tym zdradzonym obecnie, No. zrobili sobie taką rolkę z wycieczki rowerowej. Oni odpadają gdzieś auto z Krakowa. Z wycieczki rowerowej. I wiesz, co się zaczyna? To wszyscy o tym mówili, no bo to obrzydliwe. Zaczyna się, jak ona tak jedzie, tak wypięta dupka, tak jedzie na rowerze No. i jest kadr, oni jadą wzdłuż Auschwitz. I jest taka muzyka radosna. I No. co najciekawsze, ona się tłumaczyła, że to przypadkowo, no przypadkowo, bo tak się pierwszy kadr, i ona wyjeżdża za tego kadru, i są baraki przez dłuższą chwilę, wieżyczki strzelnicze i druty kolczaste. No i później są inne. Ba. Już gdzieś na rękę, przez las i wiesz. Dzień wycieczki rowerowej. No kurwa, Auschwitz na pierwszym planie. I każdy ich zjebał. Mówi, ty, no hello, wiesz. Ta przeprosiła, że wiesz, że tu tego i tak dalej. Dlatego Twitter mówi, że no naprawdę, w jednym miesiącu dwie takie sceny zrobić. No i teraz jej ten chłopak, ten, który jechał z nią przy tym Auschwitz, TikToker, tam No. ma 600 miliardów, milionów obserwujących. Jakiś członek jakiegoś Sixteena, ja się nie znam. To wszystko takie młode. Wczoraj dał taką relację. Fajne są wycieczki w góry. Zaczyna się dobrze. Fajne są wycieczki w góry. No chyba, że na jednej z takich wycieczek dowiadujesz się, że zostałeś zdradzony. To już kurwa nie są fajne, to od razu mówię. I Nikola Zaleski, czy ty sam powiesz swojej kobiecie, co robiłeś z moją? A Nikola Zaleski jest członkiem naszej kadry narodowej. Jest w 11 w składzie wychodzi. No tak, no jest, no jest. No to wiem, bo słyszałem, probierz przedstawiał kartę. Aha, czyli Nikola tego Adonisa dziewczynę. Aha, Mając też okej. swoją dziewczynę, bo on gra chyba w Romie, ma Włoszkę, ale tu sobie trochę, wiesz, taka robił sobie Wiesz przekładańca co, ten nudziło mu patriotyzm, się al dente patriotyzm. i chciał takie bardziej nie al dente. No i jest trochę imba. Nie wiem, no tu wiesz, kadra tego jakby nie komentuje oficjalnie, czyli chyba on wyjdzie, ale też uważam, że no, jego psycha chyba nie jest za dobrze, bo ta Włoszka chyba ma tłumacza gogle i przetłumaczyła swoją relację. Bo Twitter to tym żyje, wiesz. To jego dziewczyna. Chat GPT. Jeszcze Chat wiesz, GPT. wynaleźli jakieś, jak ten Zaleski tam gdzieś pod zdjęciami tej właśnie Vanessy pisał, bo ona miała takie fajne zdjęcie z jakby z paletką tenisową, z rakietą. I on, ale bym z nią zagrał w tenisa. On już zagrał. On, powiem ci, jest, ale to jest bardzo Time dobrze. break. Jak on mówi, że wygra, to wygra. Wiesz, jest widać No chłopak, tak. który do celu, on gryzie trawę i nie tylko. No. Znaczy, nie wiem, czy Ale ona jest gola strzelił? zdecydowana, czy tam trawę gryzie, czy co, ja nie wiem, nie chcę tam się wtrącać. Ale gola Wanesie strzelił, co nie? Strzelił Wanesie gola, Tak, strzelił. dlatego nawet Stanowski wczoraj powiedział, jak otwierali Euro-program, Stanowski, jakie mamy z nim relacje, takie mamy, ale czasami ma te żarty celne i mówi, no, mówi nasz reprezentant, jeszcze się mówi, nie zagraliśmy meczu, a już gol strzelony.
Krzysiu, piąteczka. Taka kulawa, ale jednak. No także Tak, Nikola dokładnie. Zaleski na pewno w formie mentalnej jutro wyjdzie dobrej. Szkoda, że nie gramy z Włochami, bo ta dziewczyna pewnie by im kibicowała jego, a nie jemu. No zobaczymy, zobaczymy, no zobaczymy, ale taka inba, oni mają tak, to wiesz, wybuchło w dzień właśnie, to był dzień otwarcia i ten mecz otwarcia. No zobaczymy, jak oni się tam pozbierają. No dobrze, w sumie to kończymy. Zapraszamy naszych widzów Jadę. na mecz o 15:00. Ty idź odpoczywaj, że tak powiem, jesteśmy i nagrywamy. Czekaj, pierwszy raz od dawien dawna będziemy mieli dwa odcinki w jednym tygodniu. Od bardzo Robi się dawien dawna. Pascjanie. O ile się wykuruje, bo kupione mam to od dawna i wy drodzy widzowie, miałem we środę lecieć, bo nasze mamy zabieramy. Teściową i mamę, i moje szwagry lecą, i ja z żoną chcieliśmy tam mamy do Bułgarii, tak gdzieś tutaj, bo mamy już takie, że tam niedaleko, na 3 dni, ale nie wiem, wiesz, ale nie wiem, bo dzisiaj mam taki dramat, że w tym stanie, jak jestem dzisiaj, na pewno bym nie poleciał. Zobaczymy, jak się będę czuł do środy. Jeszcze w środę o 5 rano mam samolot. Nie, to dla Matko mnie to Boże. godzina taka, że jem kolację, nie, i się uzbieram do snu, No więc tak. tak. Jem kolację i polecę. Tak. Ale jeżeli polecę jakoś tam dobrze i polecę, to dobrze, jakbyśmy nagrali we wtorek i naszym widzom puścili we środę, kiedy ja będę już w złotych piaskach. Złotych, Dobrze. oj, Jezusie, ja nie byłem tam ze 30 lat w Złotych Nigdy Piaskach. nie byłem. Nigdy nie, ja Byłem w miałem, czekaj, Bułgarii. 12? Ja byłem w Bułgarii parę razy, bo stary, Ja przecież mój tylko. ojciec komunista przecież, co Ojciec nie? jest Bułgarem? Nie Bułgarem, komuchem. No to wiem, i ty też jesteś komuchem, tak. No, tak. Ale to co ma wspólnego z Bułgarią? Ja tylko, jeżeli chodzi o Bułgarię, miałem kontakt, może nie cielesny, ale liczny, bo tam często stoją autostopowiczki. O Jezusie, aż mnie Ale nie, że miałem, zrywało. się zatrzymywałem, tylko mówię, widziałem i tam one coś zawsze mówią do mnie. Weź, bo się wpierdzieliłeś teraz naprawdę. No Dobra, koniec. są! 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 No właśnie, tak, właśnie. Postawiłem się mniej więcej w szeregu z Nikolą Zaleskim. Ale nie, ale mówię do tej pary, więc nagramy we wtorek i puścimy we środę. Tak jest, więc zapraszamy, żebyście nie ominęli naszego kolejnego odcinka. To raz jeszcze Dzwoneczek. subskrybujemy, komentujemy, lajkujemy. Dzwoneczek włączyłem. Dziękujemy. Pa, kulawa ręka was żegna. Prosiaczek, różowa świnka. Thank you.